Znajdujemy się na treningu sportowego klubu Karate Orzeł. Proszę opowiedzieć o historii tego klubu. Jak to się stało, że w stolicy Wielkopolski właśnie taki klub funkcjonuje? No jesteśmy jednym z takich najstarszych klubów poznańskich, bo to już tam od 71 roku zaczęły się początki przy TKKF-ie. No wiadomo, to były takie czasy, że tylko pod skrzydłami TKKF-u można było rozwijać tego typu sporty walki. No i przez kilka osób, takich zapaleńców, którzy cały czas propagowali karate, w końcu przeszliśmy z TKKF-u na własną organizację i od tego momentu pod skrzydłami Polskiego Związku Karate Tradycyjnego już funkcjonujemy już jako typowy klub, bierzemy udział w rywalizacji sportowej, a oprócz tego propagujemy tą wspaniałą sztukę. Orle, to jest karate Shotokan, tyle że no, tak w karate jest, że dosyć dużo jest tych organizacji. My jesteśmy zarejestrowani w Polskim Związku Karate Tradycyjnego. Także akurat w karate tradycyjnym cały czas się udzielamy. Oprócz tego mamy też zajęcia takie, powiedzmy, w parterze ogólnorozwojowe i w rękawicach, tak żeby sobie popraktykować różne rzeczy, tak? Bo tak naprawdę no, najważniejsze są ogólnie rzecz biorąc takie spojrzenie na sporty walki, a nie tylko taki jeden czysty kierunek. Jak wygląda rywalizacja w karate? Bo wiem, że zawodnicy mogą rywalizować ze sobą, walczyć, ale również jest pewna rywalizacja związana z kata. Jest to pewnego rodzaju układ, który ma pokazać umiejętności danego zawodnika. Tak, kata, no jest to forma, powstała wiele tam dziesiątek lat wstecz jako forma treningowa, czyli można sobie poćwiczyć pewne techniki, pewne ataki, ćwicząc samemu, nie mając tam powiedzmy partnera. Dzięki temu można je doskonalić. No i potem też stworzono formułę rywalizacji w formule kata. Tak, wtedy oceniają sędziowie, oczywiście wychodzi zawodnik sam, ma tą gwarancję, że zawsze wygra, nikt go nie pokona, prawda? I oceniane są techniki, tak, elementy techniczne wykonywanych technik. Tak? Oprócz tego mamy formułę właśnie bezpośredniego kontaktu, czyli kumite. No w karate jest ta idea sztuki dosyć mocno zakorzeniona, dlatego ten kontakt na twarz jest zabroniony, trzeba kontrolować techniki. Oczywiście walczymy na gołe pięści, nie mamy ochraniaczy, dlatego też tak duży nacisk jest kładziony na kontrolę. Tak? Ale ta rywalizacja sportowa w pełnej formule walki, czyli kumite, istnieje jak najbardziej i ci najwyżsi już zaawansowani stopniami wtedy mogą sobie w tym startować. Czym ogólnie jest karate? Bo to chyba coś więcej niż tylko taka sztuka walki, walka sama, bo treningom, walce również towarzyszy pewien rytuał, można powiedzieć, że to jest taka filozofia. Mi się w tym najbardziej podoba, ja jestem z wykształcenia nauczycielem, więc właśnie ta metodyka i te troszeczkę większe wartości, czyli tak naprawdę, tak jak w Japonii się to tłumaczy, że za pomocą sztuk walki kształtuje się ducha, tak? Czyli ten kodeks Budo staramy się cały czas propagować, że przez trenowanie swojego ciała rozwijamy też umysł i jak gdyby no to jest rzecz ta najważniejsza, tak? Żeby nie było tak, że ktoś tam powiedzmy no skończył startować, nie ma już tych sukcesów sportowych, a no to trudno, nie wychodzi, to z tego rezygnuje, a dzięki temu, że jest ta formuła trochę rozszerzona jako właśnie sztuka, samodoskonalenie, to można sobie to ćwiczyć do późnego wieku, nie mając kontuzji i spokojnie się tym bawiąc, bo nawet jeżeli ktoś już ma tam potem jakieś problemy, to spokojnie zostaje ta formuła kata, gdzie może się doskonalić i zachowywać swój zakres ruchu i swoją wydolność na odpowiednim poziomie. Klub Karate Orzeł Poznań funkcjonuje od wielu lat. Proszę opowiedzieć o sukcesach. Czy zawodnicy, którzy reprezentują ten klub, mogą się takimi pochwalić? W
pierwsze nasze takie sukcesy to w momencie, kiedy weszliśmy właśnie do Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. No to mamy osiągnięcia rangi Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, mamy medalistów. Teraz będziemy mieli Mistrzostwa Polski i mamy nadzieję, że jak co roku też będą medale na tych Mistrzostwach Polski. Także na sukcesy nie narzekamy. Jest to klub z bardzo dużą tradycją. Jesteśmy jednym z najstarszych klubów, szczególnie jeśli chodzi o karate właśnie w Poznaniu. Jeśli chodzi o karate tradycyjny, jesteśmy jedynym klubem w Poznaniu tak naprawdę, liczącym się. Zawodnicy, czy nasi dzisiaj już trenerzy, wielokrotnie zdobywali medale na Mistrzostwach Świata, Polski i Europy. Są to naprawdę instruktorzy najwyższej światowej klasy, międzynarodowe autorytety. Także każdemu, kto jest zainteresowany właśnie, nieważne czy zawodniczo, czy chciałby właśnie gdzieś tam powrócić do tego karate po latach, jak najbardziej polecam nasz klub. Moja przygoda z karate zaczęła się od mojego taty tak naprawdę, który na bazie zafascynowania filmami o Bruce Lee ówcześnie, powiedzmy w tych latach 70-tych, 80-tych też sobie próbował, startował, ćwiczył karate. Zapisał mnie i braci jakbyśmy mali jeszcze, także nasza przygoda zaczęła się jakby od tej całej pasji, która już w naszej rodzinie jest od pokoleń. No i jest to jakaś zdecydowanie duża wartość w moim życiu. Czy w twoim życiu zdarzyły się takie momenty, kiedy zdecydowanie karate tobie pomogło? Zdecydowanie. I to nie mówię nawet o takiej sytuacji czysto powiedzmy związanej z samoobroną, tylko w codziennym życiu po prostu. Jest to jakaś tam porcja motywacji, odskocznia przede wszystkim, również wielka pasja. Także w przypadku jakichkolwiek problemów można naprawdę przyjść na trening, wyluzować się, zresetować po prostu. Jaki jest wzorzec takiego karateki kompletnego? Jeżeli miałbyś wymienić jego cechy, to co na pewno taki karateka ma, posiada? Na pewno opanowany, nie podejmuje po prostu walki, że podchodzi do kogoś i uderzy go, zacznie walczyć. Na pewno opanowany, też cierpliwy, musi na pewno panować nad swoimi emocjami też, być wytrzymały. No nie podawać się bez walki też. Jak się dostanie, no to trudno. Ci mówię, następnym razem będzie mnie boleć. Tak naprawdę, no nie podawać i do końca walczyć. Co z twoimi marzeniami, jeśli chodzi o karate? W przyszłości chciałbyś reprezentować może nawet nasz kraj na arenie międzynarodowej? Czy już możesz pochwalić się właśnie takimi sukcesami i wyczynami? No, już mam jakieś sukcesy tak naprawdę. Czy to jeżdżę też na Mistrzostwa Polski co roku. Reprezentuję nasz klub, też zdobywam medale i puchary na takich na przykład ogólnopolskich zawodach czy wojewódzkich. Dobrego karateki to jest wyćwiczenie, ale oczywiście przyda się trochę niższy wzrost z 1,80-1,90 m. To za dużo się nie zrobi w tej dyscyplinie, bo nie ma miejsca, żeby się poruszać. Pole walki jest bardzo małe. Jest to sport walki, czy czasami treningi bywają nieco brutalne, czy czasami dochodzi do takiego kontaktu, że no to może źle się skończyć? Osobiście raz doświadczyłem, że pęknęła mi kość, ale to był naprawdę niefortunny wypadek, bo w tym samym momencie postanowiliśmy uderzyć i po prostu zderzyliśmy się pięściami. Ja trochę niefortunnie uderzyłem, ale tak to ogólnie na treningach dba się właśnie o bezpieczeństwo, o zdrowie. Przy walkach zakłada się szczęki na usta.
raczej bezpiecznie jest, jeżeli na treningu. Na zawodach jest może być trochę mniej bezpiecznie, bo oczywiście są mniejsze granice, ale nadal są wyznaczane granice i po prostu trzeba mieć kontrolę, żeby walczyć. Trenujesz karate? Opowiedz o swojej przygodzie właśnie z tym sportem. Jak to się stało, że zaczęłaś trenować? No bo mam starszego brata i on też zaczął trenować i jak ja właśnie miałam tak 5-6 lat, to sobie pomyślałam, że też bym mogła zacząć trenować karate. I karate spodobało się od samego początku? No myślę, że tak, no bo to jest bardzo fajny zawód. A co jest takiego właśnie fajnego w karate, że chcesz to trenować? No różne rzeczy, no bo tutaj właśnie się można uczyć, jak można się bronić, jak cię ktoś zaatakuje. No dużo fajnych rzeczy jest w karate. A ty jaki pas posiadasz? Bo widzę zieleń na twoich biodrach. Tak, zielony. I jak uzyskałaś właśnie ten pas? Co było potrzebne do tego, aby właśnie mieć taki poziom? No trzeba się było nauczyć na odpowiednim poziomie walki i trzeba odpowiednie kata znać, żeby zdać na ten zielony pas. Teraz taka zachęta dla ludzi, którzy chcieliby zapisać się właśnie do tego klubu. Proszę ich przekonać do tego, aby właśnie dołączyli do Orła. No zapraszam, żeby sobie spróbować, zobaczyć może jakąś inną formułę rozwoju fizycznego, żeby zainteresować się może czymś innym. A oczywiście uważam, że każda forma ruchu jest mile widziana. Tyle, że uważam, że sporty walki jakby dają tą największą taki bagaż koordynacyjny. Także zapraszam, treningi jak najbardziej otwarte.